Redakcja Arn.eu wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. Arn.eu. O tym, że żywicowe drukarki 3D są super, pieje przy każdej możliwej okazji, gdy wychodzi ten temat. Umożliwiają domowe fabrykowanie obiektów o idealnej jakości i precyzji. A mimo to praktycznie swojej nie używam. O powodzie też pieje, gdy mogę. Druk żywicą jest upierdliwy, wymaga używania rękawiczek, maseczek, opary drażnią drogi oddechowe, trzeba to wszystko potem szorować, utwardzać, masakra. Do większości projektów wolę więc leniwy kompromis filamentu. Ale są firmy, które próbują ułatwić życie drukarzom, w tym moja niezmiennie ulubiona chińska marka AnyCubic. Ich najnowszy gadżet służy do uproszczenia procesu mycia i utwardzania wydruków z żywicy. AnyCubic Wash and Cure Machine to sprytnie zaprojektowana pralka i suszarka do wydruków, inspirowana drogimi rozwiązaniami większych brandów. Z tym, że gdzie Prusa liczy sobie za swoje urządzenia na przykład niemal 3000 zł, obiekt naszej recenzji kosztuje około zeta 700. Ale czy niska cena oznacza kompromisy? O tym przekonamy się wspólnie już za moment. Jestem fanem prostoty konstrukcji tej pralki. To w zasadzie kilka prostych urządzeń połączonych w jedno tanimi, ale wydajnymi rozwiązaniami. Zasada działania przypomina trochę blender. Mamy metalową bazę, w której chowa się silniczek, na którą zakłada się plastikową kopułę, chroniącą przed promieniami ultrafioletowymi. Z podstawy wystaje wielozadaniowa kolumna. Użytkownik nakłada akcesorium, z którego chce skorzystać, w zależności od tego, czy czyści wydruk, czy go suszy, nakłada kopułę, wciska przycisk i gotowe, reszta dzieje się sama. Sprytnie pomyślane jest w szczególności mycie. W zestawie znajdziemy szczelnie zamykany zbiornik, który we własnym zakresie wypełnić należy odpowiednim płynem czyszczącym. Ja wlałem tam 2 litry alkoholu izopropylowego. Szczelne zamknięcie zapobiega jego parowaniu, ale mój ulubiony dynks znajduje się na jego spodzie. Zamontowany jest tam trwale mały wiatrak. W większości mikserów i blenderów spód misy stanowi jakiś mechanizm, który trzeba potem rozkręcać i czyścić, ale nie tu. Dno pojemnika jest gładkie, a pralka działa dzięki silnym magnesom na śmigle, które wchodzą w interakcję z podstawą urządzenia. Nic nie trzeba instalować, przykręcać, odkręcać, stawiamy kontener na bazie i tyle. Znacząco ułatwia to długoterminowe przechowywanie środków chemicznych. Wydruk, który chcemy umyć, włożyć możemy jak do frytkownicy, korzystając ze specjalistycznego koszyczka, albo opcja jeszcze mniej brudząca łapy, jeśli używamy drukarki AnyCubic, zanurzyć w środku czyszczącym całą platformę na dołączonym haku. Interakcja użytkownika sprowadza się do wyboru opcji mycia i czasu programu, 2, 4 bądź 6 minut. Myjka robi mały wir i szoruje tak wydruk najpierw w jedną, potem w drugą stronę. AnyCubic sugeruje w instrukcji, że napełniony izopropylem kontener wystarczyć powinien na setki druków. Gdy woda zmętnieje po paru 10 cyklach, wystarczy tylko odlać ją do innego kontenera, wymyć osad, a potem wlać alkohol z powrotem do pojemnika. Easy peasy. Byłem bardzo miło zaskoczony tym, jak solidnie z myciem radziło sobie urządzenie, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, gdzie niełatwo dopieścić druk nawet ręcznie. Poza pojedynczymi przypadkami, gdy przy wyciąganiu z kąpieli jakiś mały płatek zaschniętej żywicy przyklejał się do druku, wymagając płukania w wodzie, nie miałem żadnych zastrzeżeń co do możliwości urządzenia. Obawiałem się trochę, że wir może uszkodzić delikatne elementy nieutwardzonej żywicy, ale nie spotkałem się z takim zjawiskiem. Jako test precyzji wydrukowałem malutką wieżę Eiffla, gdzie otwory w druku powoli zmniejszają się do poziomu poniżej 1 mm i pralka bez wysiłku wyssała pozostałości glutów na niemal wszystkich warstwach poza szczytem konstrukcji, gdzie otwory są mniejsze od główki igły, rzędu 0,2 mm. Więc tak, w skrajnych sytuacjach może zdarzyć się, że po myciu druk będziemy musieli wrzucić jeszcze pod kran, ale nawet wtedy będzie on już niemal idealnie doczyszczony i co najważniejsze, suchy i nieociekający śluzem. Różnica w komforcie czyszczenia jest fantastyczna. Gdy już skończymy bawić się basenem, czas na utwardzanie żywicy. Do tego procesu zdejmujemy pojemnik i w jego miejsce zakładamy małą plastikową obrotową tackę. W kolumnę wbudowane są LEDy o szerokim zakresie UV 365 i 405 nanometrów, które utwardzają większość powszechnie dostępnych żywic. Program utwardzania wymaga założenia kopuły, która blokuje szkodliwe promienie. Jeśli zdejmiemy ją w trakcie działania, urządzenie automatycznie zatrzyma się, póki znów go nie zamkniemy.
I to w zasadzie tyle. Za 1/5 ceny droższych urządzeń spodziewałem się gadżetu bardziej kompromisowego, ale może powinienem był dać trochę więcej wiary Anycubicowi, bo jeszcze nigdy nie zawiodłem się na ich produkcie. Oczywiście zastosowań dla takiej małej pralki jest sporo więcej. Numizmatycy mogą czyścić tu swoje monety, a producenci popularnej biżuterii ze światłoutwardzalnej żywicy epoksydowej łatwo i równomiernie utwardzać swoje dzieła. Ja w każdym razie z radością przyjmuję każdą nową metodę na minimalizację cyrku przy druku żywicą. Thank you.